Cześć, Wojciech Szaniawski, jestem właścicielem firmy Spotlight i Move Federation. Chciałem Wam powiedzieć kilka zdań przed dzisiejszą konferencją. Pierwsza ważna informacja jest taka, że jutrzejsza gala odbędzie się zgodnie z planem o godzinie 20:00, a ja od kilku dni, jak czytam wiadomości, informacje w internecie, to jestem całkowicie zszokowany i bardzo przejęty tym, co czytam. Chcę, żebyście wiedzieli, że jako federacja podjęliśmy już kilka decyzji i dzisiaj przedstawię, jakie są to decyzje i jakie są powody tych decyzji. Wczoraj, tak jak już informowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, z Move Federation wykluczyliśmy drużynę GOATS. Powodem tego wykluczenia były obrzydliwe, ohydne wiadomości, które można znaleźć w internecie, a które jeden z właścicieli pisał do bardzo młodych dziewczyn. Rzucili mój team GOATS z Move Federation. Według federacji Move są równi i równiejsi. Trzy dziewczyny, które z tą sprawą nie mają nic wspólnego i zostały wybrane w dedykowanym odcinku dla Move, są bardziej powiązane z tą sytuacją niż Lexi, która mieszkała ze Stewartem pod jednym dachem, a może bardziej niż Natsu, która jest partnerką Marcina Dubiela. Dlaczego federacja uderzyła jedynie w naszą drużynę? Warto też dodać, że Move jest organizowany przez agencję Spotlight, której założycielem był Stu. Zaangażowałyśmy się i trenowałyśmy codziennie. Sport powinien działać na zasadach fair play. Jest nam bardzo przykro z powodu decyzji Move i czujemy się niesprawiedliwie potraktowane. I chcę powiedzieć, że nie ma ani mojej zgody, ani całego naszego zespołu Move na tego typu osoby, które dopuszczają się takich wiadomości w internecie. I jesteśmy gotowi jutro do godziny 20:00 razem z całym sztabem ludzi, którzy monitorują sytuację w internecie na bieżąco, w każdej godzinie, jutro do 20:00, jesteśmy gotowi wycofywać kolejne osoby, które dopuszczały się i są na to potwierdzone materiały w internecie takich zachowań i tego typu wypowiedzi. Absolutnie się na to nie zgadzamy. Chcę też wyjaśnić Wam sprawę i moje postrzeganie tej sprawy Stewarta Bartona, który pojawia się w wielu materiałach, które ogląda teraz cała Polska. Stewart Barton nie jest właścicielem Spotlight Agency ani nie ma nic wspólnego z projektem Move Federation. Chciałem Wam też powiedzieć, że ja osobiście nie mam żadnych dowodów z przeszłości, obecnych, jakichkolwiek związanych ze sprawą Stewarta Bartona, ale jest to tak poważna sprawa, że jeżeli ktoś z Was, Wy macie po prostu materiały, które mogą stanowić jako materiał dowodowy w tej sprawie, to jest to naprawdę bardzo dobry moment, żeby błyskawicznie udać się z nimi na policję. I ja też ze swojej strony jestem chętny, żeby współpracować, jeżeli tylko organy ścigania będą chciały i miały taką intencję, jestem gotowy pomóc, bo bardzo zależy mi na wyjaśnieniu tej absolutnie patologicznej sprawy, która się teraz dzieje na oczach całego internetu, ale też na oczach całej Polski. To co ważne, pojawiały się też wczoraj komentarze i jakieś głupie żarty. Tu nie ma miejsca na głupie żarty. Przeszło to moje najśmielsze wyobrażenie, żeby jeszcze żartować sobie z nieletnimi. Dlatego też będziemy wykluczać zawodników Move Federation, jeżeli dopuszczą się tego typu komentarzy w internecie. I wczoraj też usunęliśmy jednego z zawodników drużyny Jabłczana z jutrzejszego wydarzenia. Cały czas przyglądamy się sprawie, będziemy reagować błyskawicznie i bardzo stanowczo. Także jeżeli tylko znajdziemy kolejne osoby, które mają podobne sytuacje jak te do wymienionych, będą one od razu eliminowane z federacji. I ja też nie jestem od wydawania wyroków, ale zależy mi na tym, żeby jutrzejsze wydarzenie i w tym wydarzeniu, żeby wzięły udział osoby, co do których na tym etapie jesteśmy pewni, co do ich wartości, bo Move Federation, które oglądaliście w zeszłym roku i co do którego odebraliśmy tak wiele pozytywnych komentarzy, powstało z naszych dobrych intencji, żeby wspierać sport dla dzieci, dla młodzieży i my tu po to jesteśmy, żeby wspierać sport, ale też żeby Wam dostarczyć jutro dobrą rozrywkę. Internet to nie jest tylko miejsce dla patologii, to na pewno nie jest miejsce dla patologii, jak każdy z Was wie i nawet jeśli tych przypadków będzie więcej, to weźcie proszę pod uwagę, że w internecie są też dobre osoby, dobrzy twórcy, którzy dodają ciekawe treści, twórcy z misją. I my takich twórców zapraszamy i będziemy zapraszać do naszego projektu. Do zobaczenia. Zapraszamy na dzisiejszą konferencję, a przed nami pierwsze dwie drużyny dzisiejszej konferencji. Emeritos Banditos. Team Jabłczan. Miłośnicy grilla. I to widać. Przygotowałem Skills Challenge. Kapitanowie, trzy konkurencje, wybieracie po jednym zawodniku na każdą konkurencję. Celność 10, 20, a środek 5. Ale z całej... Ale presja, widać, że cała arena zapełniona Roger.
Tak jest! Yeah! 20! Zrobił! Łatwo, łatwo. Jest ta noga. Ale od bandy też się liczy, Roger. Jak tak chciałeś, no nie, no byśmy policzyli. Ale nie weszło. Brawo. 30. Medi, 3 razy po ziemi i też masz 30. Nie szarżuj. Dobra. Pierwsza piłka, pierwsza próba. Widzicie? Tak się ogry motywuje. Kurde. Za słupek 5. Remis. 25. Brawo, Meduza. Remis, Roger. Tak? Dogryweczka. Dogryweczka po jednej piłeczce. Czekaj, Meduza. Nie będę ryzykował chyba. I co? Zaskoczyłeś mnie. Okienko dawaj. Ale co, teraz po jednym? Po jednej. No dobra, nie. Wybierz, jak chcesz. Dawaj. No nie, no to ty pięć. Nie chcesz walczyć. 5. Dobra, daj. No czemu nie trafiłeś za 10, Meduza? Nie pomyślał. Proszę bardzo. Trzeba... Dobrze taktycznie to ułożyć. Nie, no widać, że taktyka twoją nie jest mocno zaryzykuję, stroną, ja zaryzykuję, jak on zaryzykuje. No dobra. Żartowałem! 1-0, 1-0, drużyna Jabczana, brawo! Brawo, Meduza! Chodźcie, mamy ich sprytem. Siła razy ramię, ile fabryka dała? Poszło. Ja bym tego nie robił. 97, punkcik zdobywa drużyna. Wiadomo, strzał, tak? Liczymy najmocniejszy z trzech prób. 103. Ojej. Brawo. Druga próba. 106. A psik. 18. 2-0 drużyna Jabczana. Jabczan. Przechodzimy do trzeciej konkurencji. 1-1. Jak cię sfauluję, to sorry, ale nie znam zasad. Każdy ma dwie próby. Ofensywa, defensywa, panowie. Ale możecie. To on zaczyna, ja mam go powstrzymać. Rób co chcesz. Dobra. Jezus. Oj, jest! Brawo, bramkarz! Roger żyje, widać, tutaj jest przygotowany. Jabczan! Gramy, panowie! Sam na sam! Brawo! 1-0, Krzysztof, zapraszam, Jabczan! Jak to nie... Jabczan, daj jakiś skill! Widać, że Jabczan to co mówił, będzie w parterze jutro. Ja stoję na bramce. On ma dosyć. Gdzie jest zaraz trener? Biały ręcznik, proszę rzucić. To samo co on? No. Uważaj na koszy. Strzelaj od razu. Albo od razu wal. Dawaj od razu, a nie. Dawaj. Posuń się, bądź tutaj. No, dawaj Jabczan. Tylko nie oszukuj. Brawo Jabczan. Wygrywacie 2-1. Wygrywa drużyna Jabczana. Kiedy masz walkę? Za miesiąc. No to ten tlen masz chyba na... Przed wami team Filipek. Przed wami team Mega Piłkarze. Jak sam określiłeś, twoi przeciwnicy to chłopcy. Czy to faktycznie tak uważasz? Teraz wiesz, źle w internecie wygląda, jak coś masz wspólnego z młodymi ludźmi. Jakieś głupie żarty. Tu nie ma miejsca na głupie żarty. Ale ja nie wybierałem sobie przeciwników. Mamy takich, jakich mamy. Idziemy tutaj wygrać największe trofea i największe cele. Panowie, przechodzimy do challenge'u, tak? Kapitanowie, proszę wybrać po jednym zawodniku. Zaczynamy. No, ciężko zrobić to. O ja cię. Ale mamy do podawania piłek, dzieci. Czy to jest Arkadiusz Milik? I Harry Maguire! Aj! Po jeszcze jednym uderzeniu, panowie! Tak. Ostateczki. To jutro możemy siedzieć tutaj. Było bardzo Filipek, proszę, daj jednego zawodnika ekstra, Franio. U Jezus! Aż oczy zabolały. 30 sekund, zaczynamy ręką i liczy czas jak najwięcej. Braveheart w akcji. Siedzisz. Głową zapierdol. Nie, no trzeci raz nie trafię. Koniec. 26. Start. 30, 1-0, Alan przegrywa. Ej, o, przed komputerem cały życie na klawiaturze napierdala, dlatego tak. Kapitana, jakieś słowo do zawodnika, że przegrał to konkurencję z Franiem? Wierni po porażce dumnie. Alan już z nami nie gra. Ej, już wiesz, dlaczego stoi na bramie. Panowie, Alan... Nie znam gościa. Może zróbmy bez bramkarza, ale nie mogą, muszą trafić do bramki, a nie może się odbić i skozłować przed bramką. Dajmy najpierw dwa uderzenia z bramkarzem i ostatnie damy, jak będą problemy. Ganga.
A, dobra próba. Bramka. Dwa uderzenia, piłka nie dotyka. To moje drugie idzie. Nie może się odbić. Oj, mamy to! Mamy brawo! Oj, niewiele brakowało. Yeah. Dogrywka! Podbiegła skarpetka się podwinęła. Jest! 2-0. I ostatnia konkurencja, panowie, 1-1. Jedziemy. Diablesa, nie da się przejść. Nie da się przejść. Jedziemy. Jazda! Jedziemy, panowie. I tak do jutra. Tam jest bramka, w prawo. Graj od razu. Dawaj, ja idę, daj Alanik. Nie ma kapitana, tutaj sami sobie wybierają. Alanik, tu proszę, sędzia Marciniak tu jest. Tak, zamiana? Zamiana. Ale jest lotne zmiany. Zapraszamy, pierwsza próba. Plan działa. Wow! Broni bramkarz! Można, gramy! Ależ technika, lewa noga. Sędzia jest w gazie, jak nie to na razie! Ale zastawka. Lecisz, lewa noga. Lewa noga, za lewą nogę dobrze się pan... Ależ to było! Proszę. Prosto noga od razu, prosto noga. Gramy. Tutaj kamera nie łapie tego, ale wy możecie. Tylko przez bandę nie wypadajcie, proszę was. Ubezpieczenia nie ma. Gryź go, Smer. Tutaj widać, że warunki fizyczne Jacob mogą grać znaczącą rolę. Zdecydowanie, ale też muszę powiedzieć, że Sequento naprawdę dość wyjątkowe rozwiązania, jeżeli chodzi o... Panowie, nie odpoczywamy. Tutaj trzeba strzelić bramkę. Na długie rundy. Wygrywacie 1-0, czyli jest 2-1, drużyna Frania wygrywa Skills Challenge. Przed wami Team Marty Renti. Team Lexi. Drużyna Lexi dwujęzyczna. Ej! 79. Mocno! 1-0 drużyna Lexi. Precyzja i czas. Będziecie musieli, stając na środku, uderzać w zapalające się plansze. O, tak chyba to możemy pokazać. I zdobywać oczywiście punkty. Jedziemy. 2. Dobrze, dawaj. Pięknie. Szybciej. 2. 17. Lexi. A ile mieli chłopcy? Tak jest. 3, 2, 1. Lexi przegrywa. Marta, twoja drużyna Wiktoria, wygrywasz. Slalom i strzał na bramkę. Tam zaraz się pojawi zgrabny nasz bramkarz. Nie dotykamy. Dobra, i uderzenie. Bo to się... Sam na sam? A miałeś nie może używać rąk! To jest bramka! Nie ma rąk. No masz bramkę. Powinno to być dobre. Dobrze, o to chodzi. No i już widzimy, że Tinka lepsza kontrola. No, tak, Tinka uciekła, nie razu. A chciałem powiedzieć, że tu będzie tak nierówna walka. No, uwaga. I teraz, wychodzi sam. O, to jest wrażenie mocne, ale bramkarz się spisał. Brawo! A teraz druga próba, Dominika! Ojej! Dla kibiców, na trybuny! Ostatnia próba, Tinka, proszę. Wygrywasz 1-0, więc jak strzelisz, to już nie mamy po co grać. Nabiegła! Niewiele brakowało poprzeczka z tego, co widziałem. Słupek i Team Lexi zdobywa punkt za tę konkurencję. Ale znowu zgłaszam tutaj modyfikację, bramkarz bez rąk. Bramkarz bez rąk. Gramy, tam jest bramka. Dawaj. Musisz ciałem pracować, przepychaj się. Brawo! Idzie! Spadają buty! I bramka! Bez buta, nawet bez buta, jest w stanie strzelić tę bramkę. Zaczynamy, proszę. Obrona! Idziesz! Oj! Druga runda. Ale jak na razie... Czekaj, kontuzja. Kontuzja. Kramp. Okej, kontuzja. W takim razie potrzeba zastępstwa. Włosy rozpuszczone. Czy będzie chwyt za włosy? Proszę. Ale zuszyła! Wow! Dajesz Ej!
2-1. Myśleli, żeby była dogrywka. Musi zapraszamy. Być... Uwaga, i rusza! Dawaj! Zatrzymanie, uważaj, ostrożnie i rusza! Dawaj, Paula! Ale... Nawet sam bramkarz nie wie, kto tu piłkę ostatni dotknął. Kto dotknął ostatni? Potrzebujemy VAR-u. Mamy jakiś VAR, czy nie za bardzo? Damy jedenastkę, żeby to... Dobra, rozstrzygnie. Dziewczyny, rzut karny. Niko! Lexi wygrywa tą konkurencję. 3-1 dla Lexi i kolejny punkt na ich konto. Jedziemy. Co? Masz. Dawaj, Marti! 2 sekundy. 20. Już Marta, ale naprawdę się sfokusowałaś tak, żebyś do jutra robiła. 24. Lexi, zaczynasz tu. Dawaj, jedziemy. Lexi. 24. Już Lexi jest lepsza. Jacob, 27 tak jak Alanik. Brawo, Lexi. Bardzo. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście tutaj. Do widzenia, dobranoc. Dziękuję. Nie piję lino, a wódkę. Taki kraj, kurwa. Życie wiodę smutne. Taki kraj, kurwa. Każdy chciałby jak to być, a stoi w